chory jest w dalszym ciągu w oddziale intensywnej opieki, ale my rozpoznaliśmy bardzo dużą liczbę złamań, bardzo dużą liczbę obrażeń narządu ruchu. A te obrażenia narządu ruchu nie tylko są izolowane do narządu ruchu, bo jeszcze te obrażenia są wielonarządowe, czyli krótko rzecz biorąc, taki stan właśnie, który chory, który powinien w takich ośrodkach, centrach urazowych, wielospecjalistycznych, jakim jest nasz Instytut. I proszę Państwa, pierwszy zabieg operacyjny, jaki został wykonany bezpośrednio po urazie, to zabieg, który ratował zachowanie czynności. Bo w pierwszej kolejności, proszę Państwa, wykonujemy zabiegi operacyjne, które ratują życie. Te zabiegi operacyjne ratujące życie akurat w tym przypadku nie były konieczne. I ten zabieg ratujący przed trwałym kalectwem to była operacja odbarczenia rdzenia kręgowego i stabilizacji kręgosłupa. Ten zabieg operacyjny zakończył się sukcesem, ponieważ z tego, co proszę Państwa, doniosły nam wywiad zebrany na miejscu zdarzenia, pan po wypadku nie ruszał nogami. Teraz mamy pewność, że ruch w kończynach jest. Czyli krótko rzecz biorąc, sukces i celowość wykonania tego zabiegu operacyjnego była. Teraz, proszę Państwa, będziemy zwracali uwagę na trwałą stabilizację tych parametrów życiowych chorego. Jeszcze uściślimy dokładnie, bo to jest bardzo ważne w wykonywaniu działań operacyjnych, bo to nam determinuje chociażby nawet i dostępy operacyjne, które mamy wykonać, szczegóły tych wszystkich obrażeń kostnych i wtedy podejmiemy działania operacyjne. Oczywiście w pierwszej kolejności będziemy wykonywać operacje w tych miejscach, które są najbardziej wstrząsorodne. Te najbardziej wstrząsorodne okolice to przede wszystkim złamania trzonów kości, w mniejszym stopniu złamania śródstawowe. I będziemy kolejno, etapowo, nie da się leczyć tych złamań operacyjnie przy jednym posiedzeniu. To można między bajki włożyć, że da się tyle złamań zespolić, czy nastawić i zespolić w ciągu jednej sesji operacyjnej. A więc będziemy wybierali te złamania, które zdaniem naszym będą działają najbardziej wstrząsorodnie, ułatwiają pielęgnację i ułatwiają rehabilitację, bo ta rehabilitacja będzie bardzo wczesna, pooperacyjna i do tego będziemy dążyli naszymi metodami operacyjnymi, by najwcześniej tą rehabilitację można było rozpocząć. Takie leczenie chorych, proszę Państwa, jest bardzo długie, a jeszcze dłuższa jest rehabilitacja. Ja się tu uogólniam teraz, żebyście Państwo dokładnie nie brali do akurat tego konkretnego przypadku, ale w obrażeniach wielomiejscowych i obrażeniach wielonarządowych leczenie jest bardzo długie, jest niezmiernie kosztowne. Proszę Państwa, zdajemy sobie z tego sprawę, bo nie powiem tutaj nieprawdy, ale raz na tydzień mamy jednego albo dwóch motocyklistów z różnymi obrażeniami, z oderwanymi kończynami, proszę Państwa, z niedowładami, z uszkodzeniami splotów ramiennych, złamaniami i tak dalej. W każdym razie to jest jakby w tym centrum urazowym naszym jest to no niemalże powszechne.